Lekarz musi wzbudzić zaufanie, niewątpliwie, bez względu na jego tytuły, dokonania, musi wzbudzić zaufanie pacjenta i to jest chyba najważniejsze. Pacjent musi mieć przekonanie, że ten lekarz dokona wszystkiego, co można, aby osiągnąć zamierzony cel. Powinno się poszukiwać chirurga plastyka wśród chirurgów plastyków, czyli wśród tych lekarzy, którzy należą do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, żeby nie trafić na kogoś, kto wykonuje te zabiegi, ale wykonuje je nie ukończywszy odpowiedniej specjalizacji. Teraz bardzo modne są fora internetowe. Wiadomo, że ilość wykonanych operacji, doświadczenie ma duży wpływ na jakość uzyskiwanych wyników. Chirurg w trakcie rozmowy z pacjentem powinien wysłuchać informacji na temat, czego pacjent oczekuje, jakiej chce dokonać zmiany, no, dowiedzieć się o wszystkie obciążenia, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu lub wynik zabiegu, czyli czy nie, nie ma nadciśnienia, nie ma cukrzycy, nie choruje, nie chce się tu wdawać w te medyczne tematy, ale no wszystkie obciążenia, które mogą mieć wpływ na przebieg pooperacyjny, śródoperacyjny i wynik zabiegu, jak również powinien poinformować pacjenta bardzo wnikliwie o możliwych powikłaniach. Pacjent nie kupuje wyniku, prawda? Kupuje jakąś procedurę, czy zamawia jakąś procedurę, powiedzmy to tak. Ta procedura niesie ze sobą zawsze jakieś ryzyko. Każde działanie niesie ze sobą jakieś ryzyko niepowodzeń, nieosiągnięcia idealnego wyniku. I pacjent musi o tym wiedzieć. Jeżeli chirurg o tym nie informuje, zataja tą drugą stronę medalu, to, no, to niedobrze o nim świadczy. To nie o to chodzi, żeby pacjenta straszyć, ale żeby pacjent miał świadomość tego, co mu grozi, jakie mogą być powikłania, to jest w dwie strony dobrze, bo raz, jeżeli się coś takiego zdarzy, pacjent jest na to przygotowany, nie ma żalu do lekarza, że obiecał, że będzie cudownie, a tutaj tak cudownie nie jest. No i lekarz powinien to starać się poprawić, musi to poprawić. W każdym razie nie może pacjenta z tym problemem zostawić. Powinien mu w tym pomóc. Myślę, że to jest taki ważny element, który wynika w czasie rozmowy już pacjenta z lekarzem, który ma go operować.